Twitter, tak się szybko przedstawię, w ogóle dlaczego tutaj jestem. Jak tutaj wcześniej zostało wspomniane, nazywam się Marta. Przez ostatnie 4 lata byłam prezeską Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej właśnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz zajmuję się szeroko pojętym wolontariatem w dwóch fundacjach i koordynuję ten wolontariat i tutaj na miejscu oraz na Madagaskarze w tym momencie, ale taki mój pierwszy wyjazd zagraniczny odbył się po liceum. Zaraz po ukończeniu liceum wyjechałam do Stanów na rok i też jakby przez ostatnie 5 lat też byłam wiele razy sama na dłuższych wyprawach w Pakistanie, Iranie i tak dalej. I też jakby przeżyłam wiele różnych doświadczeń, będąc sama w wielu miejscach na świecie. Na Erasmusie nigdy nie byłam, powiem szczerze, ponieważ nie było mi dane, chociaż byłam bardzo tego bliska, ponieważ dostałam się na wymianę, jednak uniwersytet u nasz UAM coś tam pokomplikował i niestety nie mogłam wyjechać, bo by mi się przedmioty nie zgadzały, ale jakby wyjazdy nie są mi obce i obawy i wątpliwości, jakie się gdzieś tam toczą w głowie, są mi bardzo dobrze znane. Ok, mogę o kolejny slajd prosić? Ok, obawy. Tak jak tutaj pisaliście w czacie, dzięki za te wszystkie odpowiedzi. I chcę wam powiedzieć, że obawy będą zawsze i wątpliwości. I może być ich naprawdę mnóstwo. Kiedy też współpracuję z innymi i z innymi ludźmi, zawsze te obawy są. Czy się porozumiem w innym kraju? Na przykład tutaj było w Turcji. W Turcji na pewno jest różnie. Jednak to, co mogę powiedzieć o Turcji, to ludzie są tam bardzo otwarci i mimo takiej niskiej znajomości języka angielskiego i tak czy siak da się na pewno bardzo łatwo porozumieć. I ta bariera językowa też jest w każdym kraju, w Hiszpanii, w Niemczech, jak się nie zna języka. Jednak najważniejsze w tym przypadku jest taka nasza otwartość, że się nie boimy mówić. Wiele osób w innych krajach rozumie to, że angielski czy inny język jest naszym drugim ojczystym językiem, a nie pierwszym, więc zawsze będziemy robić błędy, więc starajmy się gdzieś tam przełamać i mówić, nawet pomagać sobie tym językiem migowym, bo gdzieś tam dogadanie się po tym przełamaniu naprawdę wychodzi lepiej. Obawy mogą być wiadomo różne, czy będę tęsknić za rodziną, czy będę tęsknić za chłopakiem, czy dziewczyną, czy sobie dam radę, czy sobie zorganizuję to wszystko finansowo. Jest ich naprawdę dużo i warto przed wyjazdem sobie te wszystkie obawy, jakie mam, wypisać na kartce, żeby je bardziej tak zracjonalizować. Wtedy, jak już się na kartce te wszystkie obawy wypiszę, potem warto je oczywiście sobie przemyśleć, czy to faktycznie jest taka duża obawa, jakby mi się wydawało, a przede wszystkim, co mogę zrobić, żeby tą obawę zlikwidować. Takie uzmysłowienie sobie ich wszystkich obaw na pewno nam pomaga w lepszym zorganizowaniu tego wyjazdu, czy tego programu, czy tych studiów. Wiadomo, to też gdzieś tam nas stresuje i odczuwamy dużą panikę, ale gdy sobie to tak zracjonalizujemy, będzie nam na pewno o wiele łatwiej. Ja tak robię, wyjeżdżając gdzieś do takich krajów naprawdę odległych na jakiś dłuższy czas, jakby próbuję się dowiedzieć, jak co działa w danym kraju i wtedy piszę sobie, jakie mam te moje wątpliwości, obawy i co mogę zrobić, żeby było mi łatwiej. Dobra, proszę o klik. Wątpliwości to samo co obawy, czy się odnajdę w innym kraju sama, czy w ogóle, czy znajdę sobie
przyjaciół, jak się jedzie samym, są to na pewno wątpliwości, które są dla nas bardzo ważne. I o tym też powiem jak, za chwilkę, jak je pokonać. Jeśli chodzi o te przepisywanie przedmiotów i te egzaminy, wiadomo, jest to bardzo indywidualna kwestia. Warto się dowiedzieć na pewno, jak ktoś już był na jakimś uniwersytecie, jak te egzaminy się odbywają. Przede wszystkim ten research tego miejsca, czy egzaminy są trudne, czy są wykładowcy, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że jakby każdy to przechodzi indywidualnie i zazwyczaj krąży mnóstwo plotek na temat właśnie egzaminów nauki i sobie warto gdzieś tam pomyśleć, że to każdy odbiera wiele rzeczy bardzo, bardzo indywidualnie. I to wszystko tak sobie trzeba podzielić przez dwa, żeby się tak tym wszystkim nie stresować. Dobra, kolejny slajd poproszę. Teraz dla mnie taką bardzo ważną rzeczą jest szok kulturowy i homesickness. Nie wiem, czy się kiedyś się z tym zderzyliście, czy jest to wam gdzieś znane, ale szok kulturowy to po prostu takie zjawisko, które pojawia się, kiedy się jedzie na dłużej do nieznanego, nawet czasami niezbyt odległego miejsca na świecie i tam można takiego szoku doznać. Czyli to sytuacja tak konfrontacji z mieszkańcami kraju podczas nawiązywania wzajemnych relacji, poznawania siebie i poznawania innej kultury. Oczywiście zawsze przed wyjazdem, oprócz tych wątpliwości, obaw, strachu i tak dalej, pojawia się ta ekscytacja, która zawsze jest gdzieś tam takim zapalnikiem, że po prostu zapalnikiem, taką motywacją do zmiany, ale gdy ta ekscytacja opadnie, czyli najczęściej ta ekscytacja odpada, kiedy już jesteśmy w tym samolocie albo w autokarze i kiedy już jesteśmy na miejscu, jakby opada i znajdujemy się w tej rzeczywistości. I jesteśmy już na miejscu i wtedy możemy poczuć się naprawdę tak przytłoczonym nowym miejscem, czasami też wyizolowanym, czasem zakłopotanym, czasami możemy się czuć niebezpiecznie, bo sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy w tym miejscu i już za bardzo nie ma odwrotu i trudno będzie nam po prostu się odnaleźć w tym nowym miejscu. Jednak muszę wam powiedzieć, że to poczucie zagubienia w tym nowym miejscu może być czasami fascynujące. Zobaczcie na sobie, jak kiedyś pojedziecie do jakiegoś większego kraju, nie większego, do innego kraju, na dłużej, zobaczcie, czy macie to poczucie zagubienia i jakie emocje u was to powoduje. Bo u mnie jest to tak, że powoduje taką bardziej fascynację i jakby jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, i ten szok kulturowy jest to po prostu tak te pierwsze emocje po tej ekscytacji, które gdzieś tam odczuwamy w nowym miejscu i co możemy zrobić, żeby ten szok kulturowy zminimalizować. Przed wyjazdem przede wszystkim research. Research i jeszcze raz research, dowiedzenia się jak najwięcej o danym kraju, o mieszkańcach danego kraju, o tradycjach, o zwyczajach. To naprawdę, naprawdę nam pomaga po prostu w byciu i w czuciu się troszeczkę wygodniej, troszeczkę lepiej w nowym państwie, no bo są rzeczy, które niby, to są na przykład Niemcy, Hiszpanie, są niby wszystko miasta, państwa w Europie, jednak są bardzo różne, więc naprawdę na początku, żeby ten szok kulturowy był troszeczkę mniejszy, polecam się dowiedzieć coś więcej o tym kraju, a nie tylko, żeby jechać z zamkniętymi oczami, bo to po prostu może działać na naszą niekorzyść. Drugim tym aspektem jest homesickness. Nie wiem, czy też kiedyś się z tym słowem zmierzyliście, czy z tym uczuciem. Ja osobiście
troszeczkę, bo nie jestem osobą, która bardzo tęskni za Polską czy za domem, po prostu tak mam wewnętrznie, ale jednak gdzieś tam to takie małe poczucie homesickness gdzieś tam czułam podczas moich wielu wyjazdów. Homesickness, po polsku tak tłumacząc, choroba domowa, czyli jadąc w jakieś nowe miejsce, po zaklimatyzowaniu się w nowym miejscu, po prostu czujemy, że czujemy zmęczenie, czujemy, że nie chce nam się wychodzić z łóżka, czujemy, mamy ochotę tylko słuchać smutnych piosenek i płakać, bo po prostu chcemy wrócić do domu. Mimo na przykład, mimo że wyjazd jest naprawdę super i się dobrze czujemy, to czasami to przychodzi znikąd, to uczucie homesickness i nagle czujesz, że naprawdę ci się nie chce żyć, tobie się nie chce być w tym danym miejscu i chcesz po prostu wrócić do domu i warto sobie zdać sprawę z tego homesickness, bo to jest dla wielu to jest tylko przejściowe, jednak dla wielu osób to też jest tak mocne przeżycie, tak mocne czucie, że po prostu podejmują decyzję, żeby wrócić do domu. Jednak są to bardziej rzadsze przypadki, jednak warto mieć świadomość, że ten homesickness jest i prędzej czy później się pojawi nawet u osób, które gdzieś tam nie czują tej ogólnie tej tęsknoty za Polską, za domem i tak dalej. Dobra, mogę prosić o klik. No i jeszcze takie uczucie, które zawsze towarzyszy nam wszystkim, no większości z nas, bo nie chcę generalizować, przed jakąkolwiek zmianą, czyli strach, który często paraliżuje nas przed podejmowaniem jakichś bardziej odważnych decyzji. U mnie ten strach też się za każdym razem pojawia, gdy gdzieś jadę po raz pierwszy, nawet po raz kolejny. I jest to dla mnie też rzecz, którą gdy raz ją przeszłam, każdy kolejny raz jest trochę łatwiejszy, więc warto ten strach gdzieś tam w sobie pokonywać. Ja sobie zawsze, gdy ten strach przed jakimś nowym, czy przy strach czuję strach, który czuję przed jakimś nowym wyzwaniem, zawsze sobie mówię w głowie, czy jak ja tego nie zrobię, czyli nie przeprowadzę się, czy nie wyjadę, czy czegoś trudnego nie zrobię, czy będę żałować tego, że tego nie zrobiłam. I koniec w końcu sobie uświadamiam, że będę tego kiedyś żałować, że czegoś nie spróbowałam i to jest silniejsze zazwyczaj od mojego strachu i gdzieś tam staram się go pokonywać. Nawet dzisiaj też czułam tremę, ale mówię, okej, Marta, policz do 5 i powinno być okej. Najważniejsze, że próbowaliśmy i próbujemy i ten strach gdzieś tam zawsze próbujemy pokonać, bo każdy jakby ten pierwszy krok jest zawsze, zawsze najtrudniejszy przed jakimkolwiek wyjazdem, przed jakąkolwiek decyzją na wyjazd, bo przecież ta nasza decyzja, tą naszą decyzję musimy skonfrontować z wieloma osobami, no a reakcja tych osób na nasze pomysły i wyjazdy też może być przecież bardzo różna, ale tutaj ja tutaj patrzę tak bardzo egoistycznie na to i po prostu siebie pytam, czy to mnie uszczęśliwi, czy to jest to, czego chcę. Jak odpowiedź na to pytanie jest tak, to trochę już nie dbam o decyzje innych i po prostu robię jak uważam, bo po prostu ja jestem w tym momencie najważniejsza. Dobra, poproszę o klik. Dobra. Jak sobie poradzić teraz z tym homesickness, szokiem kulturowym i z ogarnięciem sobie tego wyjazdu tak emocjonalnie. Ja zawsze przed wyjazdem też, jak jadę gdzieś na dłuższy czas, nawet na krótszy, powiedzmy 2 tygodnie, obieram sobie cel mojego wyjazdu. Na przykład jadę na konferencję do jakiegoś kraju na 2 tygodnie, i moim celem będzie, powiedzmy,
zaprzyjaźnienie się bliżej z dwoma osobami, wypowiedzenie się publicznie na temat tam jakimś, zwiedzenie tego miejsca, wtedy mi jakoś to pomaga ogarnąć ten mój wyjazd i mnie tak motywuje do większego działania. Po prostu, jak mamy widoczny cel, ogólnie potem jest, tak mi się wydaje, ogólnie potem jest łatwiej. Czyli na przykład, jak jedziemy na Erasmusa, no to naszym celem będzie nauka, na przykład jedziemy na Erasmusa do Hiszpanii, to naszym celem będzie nauka języka hiszpańskiego na poziomie B2, jak jeszcze, jak nasz hiszpański jest niższy. Odwiedzenie tego miasta, zdanie egzaminów na przynajmniej na czwórki, czy tam na piątki, jak ktoś chce, i bliżej zaprzyjaźnienie się na przykład z dwoma osobami pochodzącymi nie z Polski. Więc to też jest jakieś takie fajne, żeby faktycznie zobaczyć, czy nam to się udało osiągnąć podczas tego naszego wyjazdu. Jak już mówiłam, bardzo ważne jest poznanie tej kultury, w którą wchodzimy, bo pewnie wchodzimy w nią pierwszy raz. No i to jest ważne, żeby cokolwiek wiedzieć, żeby jakoś się zachować, żeby po prostu było nam trochę bezpieczniej. Kolejnym jest ta otwartość. Myślę, że już podjęcie decyzji o wyjeździe jest i tak oznaką ogromnej otwartości. Ale trzeba sobie uświadomić, że taki wyjazd to nie tylko te dobre strony i łatwe strony, ale trzeba sobie uświadomić, że będzie też ciężko, że będą trudne emocje, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Więc to też jest bardzo ważne. I żeby tego szoku kulturowego i tego homesickness uniknąć, sobie też zapisałam parę punktów. Bardzo ważne jest też dość często, częsty, oczywiście jak to uważa, jak to czuje, ważny jest dość częsty Skype z rodziną, z przyjaciółmi. Ważne jest poczucie się jak w domu, czyli jak mieszkamy w jakimś mieszkaniu czy w pokoju, to warto, żeby sobie tak udekorować ten pokój, żebyśmy się czuli tak jak w domu, bardzo wygodnie i swobodnie. Warto jakiś sport uprawiać i nie siedzieć samemu w domu, jakby to jest klucz moim zdaniem. Jak zamkniemy się sami w domu, w nowym miejscu i jakby to już naprawdę homesickness jest gwarantowany. Ja tak raz zrobiłam i potem nie było łatwo się z tego homesickness wydostać, więc wychodźmy nawet nie do ludzi, nawet na spacer, do lasu, pobiegać na rower czy cokolwiek, żeby tylko nie siedzieć w domu, jak nam jest źle. Bo to jeszcze potęguje ten cały stres i nasze całe takie te negatywne emocje. Jeszcze czasami pojawia się poczucie winy, że przeglądając Instagrama czy Facebooka, tu nasi przyjaciele w Polsce robią to, a mnie tu nie ma. To też się zdarza, ale musimy sobie uświadomić, że to też jest nasze życie, wybraliśmy co innego i doświadczamy innych fajnych rzeczy, którymi potem też się możemy z naszymi przyjaciółmi podzielić. Tak, dobra. I tutaj jeszcze wrócę do tych waszych obaw. Tak jak już, czy tu jest jeszcze coś takiego, jeśli chodzi o sprawy formalne, to zazwyczaj wiadomo, Erasmus czy ISN jest taka możliwość dostania badiego z konkretnego kraju, więc gdzieś tam też ta osoba już, która mieszka w tamtym kraju, też gdzieś tam może nam pomóc i też się może z osobą zaprzyjaźnić i też będzie nam po prostu trochę raźniej w tym nowym kraju i w nowym miejscu. Okej, czy mogę dalej? Dobra, i na koniec taki cytat, takie trochę moje zebranie myśli z podróży czy z życia, bo Erasmus to też jest przecież podróż. Zawsze się mówi, że podróże kształcą, jednak ja myślę, że podróże nie kształcą, jeżeli tego po prostu nie chcemy. Musimy się otworzyć na te nowe doświadczenia,
I musimy mieć takie pozytywne nastawienie do doświadczania tych pozytywnych i negatywnych emocji związanych właśnie z jakimkolwiek wyjazdem. Po prostu możemy się przez to wiele o sobie nauczyć, ale też możemy się nauczyć wiele o świecie, o miejscu czy o ludziach, więc dlatego bardzo, bardzo ważne jest takie świadome wyjeżdżanie z konkretnymi celami, nawet jeśli naszym celem jest zabawa, czy po prostu fajnie spędzany czas. Jakby cel jest tyle, każdy cel jest dobry, nie ma złego celu, jest to bardzo indywidualne, więc zachęcam do tworzenia sobie indywidualnych celów związanych z wyjazdem na Erasmusa, czy na jakikolwiek inny program, bo czasami o tym zapominamy, no też to wiem z mojego doświadczenia. Dobra. Czy jeszcze, jeśli macie jeszcze, mogę o kolejny slajd poprosić? Okej. Okay. To chyba jest 18:40, moja część się skończyła. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czy wątpliwości, czy cokolwiek innego, to możecie pisać na czacie albo się odezwać. Jeśli nie, tutaj jeszcze podałam swój mail, jakby ktoś chciał sobie zapisać, czy o coś zapytać, o cokolwiek, więc dziękuję za uwagę, za zaproszenie i życzę wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że te covidowe sprawy się niedługo rozwiążą i będzie po prostu łatwiej podróżować, jeździć i doświadczać nowych kultur i nowych ludzi. Fajnie, dzięki Marta jeszcze raz, że chciałaś wziąć udział. Również dziękuję. Tak, więc jeśli rzeczywiście macie jakieś pytania, to myślę, że to jest dobry czas, żeby zadać je na czacie, albo po prostu, żebyście włączyli mikrofon i... O właśnie, jest pierwsze pytanie, Marta, nie wiem, czy widzisz? Tak, w jakim kraju było mi najtrudniej? Największy jakiś szok kulturowy, którego doznałam, to był Madagaskar. Do którego jeżdżę dość regularnie ze względu na swoją pracę, ale tam było najtrudniej mimo mojej świadomości, mimo tych celów, mimo edukacji swojej na temat tego kraju, szok kulturowy na Madagaskarze był największy i gdzieś tam przez 2 tygodnie odchorowywałam wiele różnych doznań, które gdzieś tam zobaczyłam i doświadczyłam. Dzięki za to pytanie. Dobra, jeśli nie ma więcej pytań, to jeszcze raz dziękuję i ja teraz przejdę do swojej części prezentacji. Tylko udostępnię swój ekran. Dobra, chyba powinno być widać. Jeszcze zanim zacznę ze swoją częścią, chciałam tylko dopowiedzieć parę słów do części Marty a propos tego szoku kulturowego. Bo też to nie jest zawsze tak, że po prostu przyjeżdżacie do jakiegoś kraju i będziecie przez 2 tygodnie siedzieć i trzymać się za głowę i po prostu będziecie tak zszokowani. Ja to właśnie wiem ze swojego doświadczenia. Ja byłam 2 razy na Erasmusie w Niemczech. No i generalnie nie spodziewałam się żadnego szoku, no bo gdzieś tam, wiecie, Polska, Niemcy blisko, parę razy się jeździło na jakieś różne wycieczki. Ale rzeczywiście wycieczki, a Erasmus, który trwał 5-6 miesięcy, to jest zupełnie co innego. I mój szok kulturowy polegał na zauważaniu takich drobnych różnic. Mnie na przykład w Niemczech bardzo denerwowało to, że nie mogłam sobie kupić cebuli na sztuki, tylko musiałam kupować worki po 2 kilo, bo po prostu w sklepach czegoś takiego nie było. Jeszcze z szoku kulturowego mogą rzeczywiście wyjść fajne rzeczy, oprócz tego, że gdzieś tam jest to no, takie ciekawe doświadczenie. To w moim przypadku na przykład jakby przez to, że tego szoku mniejszego lub większego doznałam, napisałam na ten temat swoją pracę licencjacką i pisało mi się ją bardzo szybko i bardzo przyjemnie, mimo że jakby sam szok kulturowy z założenia przyjemnym być nie powinien.
No dobrze, ale teraz przejdę do swojej części. Jakbyście mieli jeszcze jakieś tam pytania, to możecie cały czas pisać na czacie, ja później do nich po prostu będę wracać. No i tak, najczęstszymi obawami, z którymi pewnie wy się borykacie, albo gdzieś tam wasi znajomi, albo po prostu słyszeliście, to jest po pierwsze bariera językowa. Ja będę generalnie omawiać zaraz te wszystkie obawy po kolei, więc teraz je tylko tak wymienię. Wiadomo, też obawy z formalnościami związanymi z wyjazdem, szeroko pojęta samotność, czyli to, że się po prostu nie odnajdziecie, nie znajdziecie jakichś znajomych i po prostu wasz Erasmus nie będzie taki, jak zakładaliście, że będzie. Kolejny aspekt w sumie też formalnych spraw, czyli zajęcia, wszystkie dokumenty, właśnie punkty ECTS. Problem też z dojazdem, bo generalnie no, to też różnie bywa, zależy gdzie sobie wybierzecie swoją uczelnię zagraniczną. Ten dojazd może być utrudniony albo i nie. Kwestia zakwaterowania, czy uda wam się dostać akademik i czy jest w ogóle taka możliwość, czy uda wam się znaleźć na własną rękę coś przez jakieś portale czy grupy na Facebooku. Potem kwestia egzaminów na uczelni zagranicznej, czy w ogóle trzeba i jak trzeba i w ogóle jak sobie poradzicie. No i wiadomo, kwestie finansowe. Każdy wyjazd gdzieś tam wiąże się z wydaniem pewnej sumy pieniędzy, czyli obawa, czy grant po prostu wam wystarczy. No i gdzieś ten szok kulturowy, który myślę, że Marta już tutaj fajnie nam omówiła, to akurat do tego nie będę chyba wracać. I tak, jeśli chodzi o barierę językową, czy bariery językowe, ja tutaj będę się odnosić do UAM-u, więc jeżeli ktoś jest spoza naszej uczelni, to może też tak to nie wyglądać na waszej uczelni. Ale generalnie tak, UAM organizuje bezpłatne kursy językowe przed wyjazdem właśnie dla studentów Erasmusa, dla tych osób, które będą wyjeżdżać na wymianę. Są to kursy bezpłatne. Z tego co wiem, nie są to wszystkie języki, że tak powiem, świata, jakie sobie wymyślicie. Ale no, na pewno są jakieś takie standardowe, typu tam Hiszpania, Portugalia, Niemcy. Także to generalnie miejcie świadomość tego, że po prostu taka możliwość jest i warto po prostu gdzieś tam poszukać informacji, czy kogoś zapytać, na przykład mnie, żeby się po prostu dowiedzieć czegoś więcej o tym. Żeby po prostu nie jechać z takim nastawieniem, że kurczę, no mój angielski jest okej, czy jest super, ale na przykład niemiecki czy hiszpański no jest na tym poziomie A2 czy B1 i nie wiem, czy to wystarczy. Także też fajnie mieć to na uwadze, że po prostu coś takiego istnieje. Są też kursy w większości przypadków językowe na miejscu. To się w sumie wiąże z tym, że będąc jednocześnie studentami Erasmusa, jesteście jakby pełnoprawnymi studentami danej uczelni. Czyli po prostu możecie brać udział w różnych zajęciach, nawet nie takich typowych dla Erasmusów, bo takie też oczywiście są, bo jakby wiecie, te uczelnie są świadome tego po prostu, że przyjeżdża do nich x studentów co każdy semestr, więc ta oferta językowa też jest dosyć szeroka. Oczywiście nie na każdej uczelni są uczelnie, że tak powiem, lepsze i gorsze, ale myślę, że naprawdę uczelnie są nastawione w kierunku do jakby tak, nakierunkowane na studenta, szczególnie tego zagranicznego. Jeśli chodzi o zajęcia w języku angielskim, to dam tutaj gwiazdkę, bo wiadomo, tak jak trochę na UAM-ie, są zajęcia, które są po angielsku i są zajęcia, które są w języku jakby narodowym, tak, ojczystym, czyli no gdzieś tam po portugalsku, po hiszpańsku czy po włosku, ale warto też sobie przejrzeć po prostu ofertę edukacyjną i zobaczyć, czy jeżeli właśnie macie obawy a propos swojego języka tego docelowego, weźmy już na to ten hiszpański, czy wystarczy znajomość tego angielskiego i sprawdzić po prostu, czy są zajęcia, które was by interesowały w języku angielskim. No i na końcu nie zniechęcać się. Jakby wiecie, to jest jedna wielka przygoda. Tak naprawdę nic złego z tego Erasmusa może nie wyniknąć. Oczywiście, gdzieś tam teraz się pewnie pojawią głosy, że kurczę, formalności nie zdam zajęć. Myślę, że naprawdę jest to
Jest na pewno możliwe, ale myślę, że tak rzadkie i raczej mało osób ma problem z rozliczeniem się z wyjazdu i ze zdaniem jakichś egzaminów. I myślę, że zarówno biuro Erasmusa tutaj na miejscu, czyli koordynatorzy wydziałowi, jak i koordynatorzy na uczelni zagranicznej naprawdę Wam pomogą i nie zostaniecie z tym sami. Więc taki apel, właśnie nie zniechęcać się, też nie bać się pytać o różne rzeczy, bo często te nasze obawy wynikają jakby z niewiedzy, a tą wiedzę często można po prostu zdobyć. Jeśli chodzi o formalności, to tak jak napisałam w pierwszej kropce, nikt nie będzie, ja nie będę kłamać, że tych formalności nie ma, bo są, ale można sobie z nimi poradzić. Co roku tysiące studentów bierze udział w wymianie Erasmus i na pewno w waszym kręgu, nawet jeśli o tym nie wiecie, znajdzie się choć jedna osoba, która już na Erasmusie była i wie, jak te formalności wyglądają. Dlatego naprawdę warto zapytać gdzieś swoich znajomych, czy oni byli na Erasmusie, albo znajomy znajomego może był na Erasmusie. Jeśli rzeczywiście nie uda się takiej osoby w waszym kręgu znaleźć, są też oczywiście koordynatorzy wydziałowi, którzy na pewno Wam pomogą. Jakby to jest ich praca, to jest też ich gestii, żeby Wam pomóc. Jeśli chodzi o naszą stronę, to na naszej stronie w zakładce Program Erasmus+ znajdziecie taką podzakładkę, jak wyjechać, dokumenty itd., gdzie po prostu macie opisane krok po kroku, z czym możecie się mierzyć, jeżeli będziecie aplikować na Erasmusa i po prostu jakie dokumenty trzeba wypełnić i jak to wszystko wygląda. Jeżeli nadal będziecie mieć jakiś problem albo nie znajdziecie informacji, których potrzebowaliście, na Facebooku jest oczywiście wiele grup, ale tutaj wpisałam dwie, czyli Erasmus Family UAM Poznań i tutaj do tej grupy należą osoby, które były na Erasmusie i chcą się właśnie swoją wiedzą podzielić, albo są osoby, które właśnie tej wiedzy poszukują. Tak samo jest grupa Studenckie Wyjazdy z Erasmus+, i to jest już grupa ogólnopolska, więc teoretycznie jest więcej szans na znalezienie informacji, której się po prostu poszukuje. Rzeczywiście te formalności mogą przerazić. Mnie też przeraziły, szczerze mówiąc, ale no byłam już dwa razy i myślę, że cały wyjazd rekompensuje wszystkie formalności, które gdzieś tam się na początku i na końcu pojawiają. Także myślę, że to by była głupota, żeby zrezygnować właśnie z formalności. Jeszcze może taka uwaga ode mnie, że warto się zabrać za te formalności naprawdę wcześniej, nie zostawiać. Wiecie, jak dostaniecie jakiegoś maila, to nie zostawiać go na ostatnią chwilę do otwarcia czy do wypełnienia jakiegoś, nie wiem, dokumentu na jakimś portalu, bo różnie to bywa. I warto poświęcić po prostu jedno popołudnie, gdzieś tam trochę bardziej intensywne, żeby te wszystkie dokumenty wypełnić, ale po prostu mieć to wszystko z głowy, bo różnie to bywa. Jeśli chodzi o zajęcia, punkty ECTS czy dokument bazowy, nie wiem, czy wiecie, właśnie dokumentem bazowym jest Learning Agreement, czyli porozumienie w sprawie zajęć. Ważne jest to, że po wypełnieniu takim wstępnym, przed wyjazdem tego dokumentu, to nie jest tak, że już go nigdy nie będziecie mogli zmienić. Czyli wybraliście sobie jakiś przedmiot typu kultura antyczna, a po przyjeździe na uczelnie okazuje się, że to jest w ogóle totalnie nie to, co wymyśliliście, że będzie, albo jest prowadzone w języku jednak tym hiszpańskim, a nie angielskim, i to się nic nie dzieje. Jakby zmiany w tym dokumencie są całkowicie normalne. Ja swój learning agreement zmieniałam dość drastycznie, bo właśnie też tak moje oczekiwania się rozjechały z rzeczywistością, i zmiany są normalne i nie bójcie się ich. Jakby i system to przepuszcza, i koordynatorzy też już są do tego przyzwyczajeni. Także jakby też, żebyście się nie demotywowali, że przyjedziecie, a się okaże, że połowa waszych zajęć jest w ogóle jakaś dziwna albo inna niż myśleliście. Na pewno znajdą się jakieś inne zajęcia. Tutaj też warto wtedy uderzać, że tak powiem, do koordynatorów już na uczelni zagranicznej. Oni mają szerszą wiedzę na ten temat, na jakie zajęcia wy możecie chodzić.
Tak, jeśli chodzi o punkty ECTS, to też w zależności i od uczelni, i od instytutu czy wydziału, te punkty są różne. To znaczy tak, u mnie na przykład było tak, że musiałam zebrać minimum 15 ECTS-ów na semestr na uczelni zagranicznej, no bo generalnie docelowo oczywiście na semestr jest 30 punktów do uzbierania. Wiem, że na innych wydziałach inaczej to wygląda, więc też to jest po prostu kwestia dowiedzenia się, gdzieś przeczytania. Na pewno na stronach instytutowych czy wydziałowych waszych jest zakładka Erasmus i tam są na pewno dokumenty, które są potrzebne do właśnie wyjazdu czy taki ogólny regulamin i tam na pewno wszystko doczytacie. Tak, tutaj jeszcze dopisałam w sumie coś, o czym mówiłam wcześniej, czyli fakt, że jesteście pełnoprawnymi studentami i możecie brać udział w po prostu wszystkich zajęciach, jakie oferuje dana uczelnia, a nie tylko w takich, które musicie, że tak powiem, zaliczyć. Czyli jeżeli coś was tam interesuje i chcielibyście za darmo chodzić na takie zajęcia, to myślę, że to jest fajna opcja. Ja na przykład teraz na Erasmusie chodziłam sobie na zajęcia z rosyjskiego, mimo że jakby już nie musiałam po prostu na nie chodzić. I to było po prostu tak hobbystycznie. No i po prostu fajnie też mieć taką świadomość, że gdzieś tam można skorzystać z takiej oferty edukacyjnej. Szczególnie, że no jakby u nas, przynajmniej z tego co orientuję się, na UAM-ie raczej nie ma takiej możliwości dobierania sobie przedmiotów, jakich się chce, tak? z jakiegoś tam obszaru. No tak, jeśli chodzi o dojazd, to myślę, że najważniejszy jest świadomy wybór uczelni zagranicznej. Bo tak, to, że się tam kierujemy atrakcyjnością miejsca, że tam jest ciepło i słonecznie i jest plaża, no to wiadomo, super jest studiować na plaży. Ale jakby musicie zweryfikować swoje plany po prostu z waszymi możliwościami. Wiadomo, teraz to trochę wygląda jeszcze inaczej, ale generalnie sprawdźcie po prostu, czy z waszego miasta, czy gdzieś tam z miasta w Polsce, jakiegoś większego, jest bezpośredni lot, czy w ogóle jakieś, w przypadku, gdzie jest to miejscowość jakaś mniejsza, na przykład we Włoszech, jak daleko jest od lotniska, czy po prostu te koszty was nie zabiją, że tak powiem, bo też tak może być. To się łączy w sumie z ostatnią kropką, czyli jak już znajdziecie jakieś fajne połączenie, to kupcie te bilety z wyprzedzeniem. Na stronach uczelni zagranicznych na pewno będą wcześniej wypisane daty, kiedy się zaczyna semestr, tak jak u nas. Więc będziecie już mieli, no tak myślę, co najmniej z 2 miesiące wcześniej informacje, kiedy się zaczyna semestr, czyli kiedy możecie mniej więcej celować na kupno biletów. Też tutaj taka kwestia jeszcze, że warto przyjechać parę dni wcześniej, bo przeważnie przed rozpoczęciem takim oficjalnym zajęć są różne wydarzenia właśnie organizowane dla Erasmusów i dla innych studentów zagranicznych, także warto na tych dniach być, ale to też na pewno wszystko znajdziecie na stronie uczelni zagranicznej. Jeśli chodzi o ESN Card, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, słyszeli i właśnie wiedzą, o co chodzi. ESN Card to jest karta w sumie zniżkowa, przysługuje ona studentom Erasmusa i ją się wyrabia na uczelni zagranicznej. Czyli tak naprawdę z niej nie będziecie mogli skorzystać jeszcze jadąc na waszą uczelnię zagraniczną, ale po wyrobieniu takiej karty przysługują wam różne zniżki. Między innymi przysługuje zniżka na Flixbusa i na Ryanaira. Także gdzieś tam, jeżeli będziecie chcieli podróżować już będąc za granicą, czy będziecie chcieli wrócić do Polski, to też fajnie gdzieś tam mieć to na uwadze, że po prostu opłaca się wyrobić taką kartę i mieć zniżki takie ogólnoeuropejskie, ale też zniżki jakieś lokalne na jakieś restauracje, puby, księgarnie, no różne rzeczy. Tak, jeśli chodzi o dojazd zbiorowy, to mam tutaj na myśli bardziej to, że przeważnie z uczelni wyjeżdża parę osób na daną uczelnię zagraniczną i warto gdzieś tam, czy podpytać koordynatorów właśnie z naszej uczelni macierzystej, kto tam wyjeżdża, albo gdzieś na grupach na Facebooku się po prostu zapytać, kto jedzie i no ja akurat nie korzystałam, ale moja koleżanka z Warszawy właśnie do Niemiec tak przyjechała z dwoma w sumie świeżo poznanymi kolegami, bo też po prostu jechali na uczelnię tą samą. No i wiadomo, te koszty wtedy się dzielą, a też można wziąć większy bagaż niż
Znaczy, wiadomo, kwestia dogadania, ale gdzieś tam, jeżeli nie chcecie płacić za jakiś dodatkowy bagaż do samolotu, no to, to większa szansa jest, że zmieści się do samochodu po prostu. Tak, jeśli chodzi o zakwaterowanie, to też z tym różnie bywa. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, no ja byłam 2 razy w Niemczech i tam akurat było tak, że akademiki były zagwarantowane studentom Erasmusa. Także znowu tutaj się znowu powtórzę, ale no po prostu się dowiadywać. No często właśnie jest tak, że ci koordynatorzy zagraniczni mogą nam udzielić takiej informacji, czy właśnie akademiki przysługują, czy w ogóle są, bo też są takie kraje, gdzie te akademiki raczej nie są w dobrym stanie, czy no nie w takim rozumieniu, jak my to mamy tutaj w Polsce. Jeśli się okaże, że takie akademiki są dostępne, to radzę pilnować terminów, bo wiecie, tych Erasmusów przyjeżdżających na tą uczelnię jest co najmniej kilkadziesiąt. Jeżeli kilkadziesiąt osób gdzieś tam składa wniosek o przyjęciu do akademika, no to podejrzewam, że gdzieś tam będą, jeżeli będzie dużo wniosków, będą decydować na podstawie kolejności zgłoszeń. Więc tak, więc żeby się zgłaszać i pytać, no i pilnować tych ewentualnych terminów. Jeśli chodzi o zakwaterowanie prywatne, to jest naprawdę wiele stron na Facebooku, gdzie wpisujecie na przykład nazwę miasta i na przykład semestr 2021-2022, czy tam Erasmus, coś takiego, i na pewno tam się ktoś do Was odezwie, jeżeli napiszecie posta, no bo to jest migracja Erasmusów, tak? Ktoś wyjeżdża, ktoś przyjeżdża, a tym kwaterodawcom też na pewno zależy na tym, żeby gdzieś tam te pokoje dalej wynajmować. Tak, jeśli chodzi o egzaminy na uczelni zagranicznej, to tak, jakby nie bójcie się przede wszystkim tego, że możecie czegoś nie zdać. Jakby to się zdarza i na uczelni w Polsce, i może się zdarzyć na uczelni zagranicznej, i to może się zdarzyć z różnych przyczyn. Może się zdarzyć, bo po prostu się nie nauczycie, tak? No, też tak bywa. Albo będzie w ogóle coś innego niż się uczyliście. W Polsce też tak bywa. I jakby to, że nie zdacie jakiegoś egzaminu, to nie znaczy, że Was zaraz skreślą z listy studentów tutaj w Polsce i w ogóle jakaś tragedia się stanie, to też tak nie jest. No po prostu życie studenckie rządzi się trochę swoimi prawami, w tym Erasmus. I warto też tutaj podkreślić, że ten kontakt z wykładowcą na uczelni tej zagranicznej jest ważny. Oni widzą, tak, że nie jesteście jakby normalnymi studentami, tylko jesteście studentami z Erasmusa. Często jest tak, że gdzieś tam trochę przymykają oczy na różne sprawy. Jeśli chodzi na przykład o egzamin, który teoretycznie wszyscy piszą na przykład po hiszpańsku, no a wy chcielibyście napisać go po angielsku, bo lepiej w tym angielskim się czujecie, po prostu zapytajcie. Często jest taka możliwość i jakby tym wykładowcom z reguły nie chodzi o to, żebyście nie zdali tych egzaminów, no to tak jak wszędzie. I myślę, że tutaj warto po prostu nawiązać taką trochę współpracę, jakąś taką więź z wykładowcą na tej uczelni zagranicznej i dać po prostu mu tam znać, że jesteście studentami Erasmusa i że no po prostu możecie czasami czegoś nie ogarniać, czy możecie mieć jakieś trudności czy problemy. Też jeszcze o te egzaminy, czy o ich formę, to warto też właśnie popytać na różnych forach, jak to wyglądało w poprzednich latach, w poprzednich semestrach, właśnie osób, które już na Erasmusie na danej uczelni były, i myślę, że ktoś Wam na pewno odpowie. No i tak, jeśli chodzi o pieniądze, bo wiadomo, też sobie zdaję sprawę, że nie każdy sobie może pozwolić na wyjazd taki, bo wiadomo, wiąże się to z jakimiś, czy z wieloma kosztami. Jeśli chodzi o grant, o wysokość grantu, to w zależności od kraju ta kwota jest różna. Jak tutaj widzicie, właśnie między 450 a 520 euro i to jest w przypadku wyjazdu na studia. W przypadku wyjazdu na praktyki ten grant jest trochę wyższy. I no, nie będę Wam tutaj mówić teraz konkretnie, jaki kraj do jakiej grupy należy, bo to też naprawdę możecie sprawdzić na stronie swoich wydziałów czy z uczelni po prostu. No i tak, odwieczne pytanie, czy to starczy, czy nie starczy. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że
nie starczy. Ja byłam, tak jak mówiłam, już 2 razy w Niemczech i musiałam swoje pieniądze dołożyć. I tutaj mam na myśli to, że trzeba jakby uświadomić sobie trochę kosztów, które gdzieś tam na początku musimy wydać. No pomijając już tutaj tą kwestię transportu, kwestię dojazdu, którą już tutaj omówiłam, to pamiętajcie o tym, że musicie mieć pieniądze na kaucję. I no ta kaucja jest tak naprawdę zamrożona przez cały czas, jak jesteście na wyjeździe. To te pieniądze oczywiście później odzyskujecie, jeżeli nic tam nie zniszczycie, ale no jakby fizycznie tych pieniędzy po prostu nie będziecie mieć przez te 5 miesięcy będąc na wyjeździe. Są też różne opłaty, które właśnie też trzeba się dowiedzieć po prostu wcześniej. Jeśli chodzi o, nie wiem, opłacenie legitymacji, czy opłacanie jakiegoś podatku. W Niemczech jest na przykład podatek radiowo-telewizyjny obowiązkowy, nawet jak nie masz telewizora, ani radia w pokoju. Także gdzieś tam, wiecie, tutaj 10 euro, tu 5 euro, tutaj może 30 euro, gdzieś tam to się zbiera i wiadomo, że to z tego grantu po prostu te pieniądze odchodzą. Też warto wiedzieć, że grant nie jest wypłacany od razu w 100%, tylko dostaje się 90% grantu przed wyjazdem, około 2 tygodnie przed wyjazdem, a następnie jakby resztę 10%, pozostałe 10% dostaje się po rozliczeniu z całego wyjazdu. Także też warto po prostu gdzieś mieć to z tyłu głowy i po prostu zweryfikować też swoje możliwości. Aczkolwiek ja bardzo zachęcam tak czy inaczej do po prostu do spróbowania i do wyjechania. Jeśli chodzi już o życie na miejscu, no to tak jak wszędzie, można żyć dobrze i można żyć lepiej. Zależy, co jest dla Was ważniejsze. Jeżeli na przykład nie macie akademika i szukacie zakwaterowania prywatnego i wolicie wydać mniej pieniędzy na mieszkanie, a gdzieś tam więcej na podróże, po prostu trzeba wybierać czasami. To już od Was zależy, czego po prostu szukacie i jak chcecie przeżyć tego Erasmusa. I myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, bo historia też pokazuje takie przypadki, że ten grant po prostu starczał. Mówię, mi nie starczyło, aczkolwiek gdzieś tam moi znajomi, parę moich znajomych dało sobie radę. Kosztem różnych rzeczy. Tutaj już wspominałam wcześniej właśnie o tym ESN kardzie i też właśnie fajnie w nią sobie zainwestować. Ona kosztuje naprawdę niewiele, chyba w granicach 10 euro maksymalnie. I są to zniżki naprawdę na różne rzeczy, czy właśnie księgarnie, bo też tak się może zdarzyć, że będziecie musieli kupić jakąś książkę po prostu na uczelnię zagraniczną, czy właśnie jakieś obiady w jakichś restauracjach czy knajpkach w mieście. Też warto po prostu mieć taką kartę i gdzieś tam te parę centów czy parę euro gdzieś tam się za każdym razem zaoszczędza i te parę euro będziecie mogli potem przeznaczyć na inne rzeczy. Jeszcze z takich rzeczy w sumie ważnych, jeżeli ktoś pobiera stypendium socjalne, to ono nie przepada. To znaczy, jeżeli dostajecie stypendium, czyli grant na Erasmusa, jakby stypendium socjalne cały czas dostajecie. Także też jest gdzieś to myślę ważne dla tych osób, które to stypendium pobierają. Jeśli chodzi o samotność i gdzieś tam obawy, że się nie odnajdziecie, naprawdę nie zostaniecie tam sami. Wiem, że tak może brzmi banalnie i tak trochę, nie wiem, może utopijnie, ale no gdzieś tam moje doświadczenia i doświadczenia moich znajomych naprawdę to potwierdzają. Jest mnóstwo organizacji, które gdzieś tam organizują właśnie różne eventy, jakieś spacery, no jakieś imprezy, wiadomo, dla Erasmusów, ale nie tylko. Też pamiętajcie o tym, że jakby nie jesteście na pewno jedynymi Erasmusami, którzy tam przyjechali w danym semestrze. Na pewno się znajdą inne osoby, które na przykład już są tam drugi semestr, które jakby zostały na rok. Są też studenci inni zagraniczni, którzy przyjechali po prostu tam studiować i też już są tam dłuższy czas. Z tych organizacji lokalnych to mam tutaj na myśli na przykład ESN. ESN jest w wielu państwach Europy, w wielu miastach, także jest duże prawdopodobieństwo, że ESN też tam po prostu w waszym mieście się będzie znajdował. I no, są też inne organizacje typu samorząd uczelniany, studencki,
Na przykład u mnie w Mainz nie było Jesenu, ale właśnie był samorząd, który naprawdę prężnie organizował nam różne eventy i było super. Tak, i zachęcałabym Was właśnie do brania udziału w tych wydarzeniach, też właśnie o tym w tych wydarzeniach, sorki, to mój pies, w wydarzeniach organizowanych przed rozpoczęciem semestru, czyli właśnie takim Orientation Week albo Welcome Week, różnie to się nazywa. I tam są takie właśnie, już nie tyle ze szkolenia, ale różne takie warsztaty, czy też takie wykłady wprowadzające dla studentów, którzy przyjeżdżają właśnie na Erasmusa, czy też inne wymiany. Pytania się pojawiły w czasie prezentacji? Możecie albo włączyć mikrofon, albo napisać na czacie. Może być takie ogólne albo do mnie. Wszystko tak dobrze przygotowane dokładnie, że aż nie wiadomo, o co by tu spytać. A to bardzo mi miło. Fajnie. Ja no, od siebie mogę tutaj naprawdę zachęcić Was do Erasmusa. Czy ja go zawsze gdzieś tam planowałam, od początku wiedziałam, że jak pójdę na studia, chciałabym na niego wyjechać i spodziewałam się, że to będzie taka super przygoda. Mimo, że byłam 2 razy w Niemczech, byłam no, stosunkowo w sumie niedaleko od siebie, ale no, jednak za każdym razem ten Erasmus jest inny, nawet jeżeli jesteście w tym samym kraju. Także naprawdę zachęcam Was do wzięcia udziału. Też tutaj mogę wspomnieć, że właśnie na Erasmusa można wyjechać na semestr, można wyjechać na cały rok. Też warto pamiętać o tym, że można wyjechać zarówno na licencjacie, jak i na magisterce, to znaczy i tu, czyli macie po prostu 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Także to, że byliście gdzieś na licencjacie, nie, na Erasmusie nie dyskwalifikuje Was z tego, żeby jechać ponownie na magisterkę. A potem może gdzieś na praktyki. Bo takie praktyki z Erasmusa też są, ale to chyba w innym webinarze. A masz może jakieś rady, jakby w którym semestrze jechać? No bo teraz fajnie, właśnie nie wiedziałam o tym, że te 12 miesięcy to jest oddzielnie na licencjat i na magisterkę. Tak. I nie wiem, no bo potem wiem, że chyba też są takie obostrzenia, że jednak gdzieś w tym ostatnim semestrze, czyli kiedy już się pracę pisze, czy to licencjacką, czy magisterską, to już nie można chyba. To znaczy tak, na pewno nie można wyjechać na pierwszym roku tego licencjatu. Trzeba skończyć jakby minimum pierwszy rok, czyli jakby de facto wygląda tak, że jeżeli ktoś na licencjacie, rekrutuje się na drugim semestrze pierwszego roku licencjatu. Jeśli chodzi o wyjazd, czyli tak naprawdę najbezpieczniejszy jest cały drugi rok licencjatu, bo wtedy jakby już skończyliśmy pierwszy rok, a nie piszemy jeszcze pracy. Jeśli chodzi o wyjazd właśnie w czasie, gdzie mamy, czyli te ostatnie semestry, tak? Tak naprawdę jakby uczelnia tego nie rekomenduje, ale wszystko jest do dogadania i też właśnie znam parę osób, które wyjeżdżały na ostatnim semestrze. Do takiego wyjazdu jest potrzeba zgoda promotora, czyli po prostu on się zgadza na to i gdzieś tam się dogadujecie, że będziecie na przykład mu przesyłać swoją pracę, czy to magisterską, czy licencjacką, czy inżynierską, po prostu gdzieś tam mailowo, a sobie jesteście jakby cały czas na Erasmusie. A bronicie się po prostu, czego Wam życzę po powrocie. No okej, to dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania? Chyba nie ma. Więc jeśli nie ma pytań, to ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na naszą stronę. Chyba teraz jest akurat, że tak powiem, w konserwacji, ale myślę, że za jakiś czas, za parę dni ona już będzie dostępna i tam właśnie jest też ta zakładka, o której Wam wspominałam, program Erasmus Plus i tam możecie fajne rzeczy poczytać. Na dole jest podany mój mail, też go znajdziecie na stronie internetowej. Jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie Erasmusa czy praktyk, to możecie śmiało do mnie pisać. Jak będę wiedziała, to Wam pomogę. Jak nie będę wiedziała, to się dowiem i Wam pomogę.
I co, powtórzę się znowu, ale naprawdę zachęcam do wyjazdu na Erasmusa. Jest to super przygoda. Jeżeli gdzieś tam na początku się boicie wyjechać gdzieś dalej, to tak jak mówię, jest 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Także może na początku warto wyjechać gdzieś bliżej. A potem jak już się wam tak bardzo spodoba, to zaszalejecie i wyjedziecie gdzieś dalej. Także jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję wam bardzo i to chyba by było na tyle. Fajnie, że byliście. Słychać mnie? Super, dzięki wielkie, bardzo fajnie było. Dzięki. Jeszcze było jakieś pytanie, Mateusz? Ktoś, tak. Myślę, że ktoś też... No. Tak, Mateusz? Dokładnie, tak. Sorki, że wchodzę w słowo. Właśnie tak mnie zaciekawiło na końcu, jak mówiłaś, że jest 12 miesięcy na każdy poziom. Tak. I tu mnie ciekawi to, czy to idzie aż dosłownie do samej góry drabiny, czy to tylko są te dwa pierwsze, czyli tam licencjat, magister, czy tam bachelor, master? Mm-hmm. Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Nie wiem, bardzo ciekawy jestem. Tak, rzeczywiście, w sumie jest to ciekawe. No też na swoim Erasmusie, jak byłam, to byli tam jacyś doktoranci, którzy byli na takim semestrze, czy na całym roku jakby takim zagranicznym, ale nie jestem pewna, czy to był Erasmus. Wydaje mi się, że powinno być coś takiego. Może nie nazywać się to na przykład Erasmus, mogą być to różne inne programy, bo też warto sobie uświadomić, że no wiadomo, Erasmus jest dosyć tak szeroko promowany, ale tych programów mobilnościowych na uczelniach, nie tylko naszej, ale ogólnie, jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś na przykład studiuje jakieś kierunki techniczne, to jest program, jeżeli teraz nie skłamię, Vulcanus, albo coś z wulkanem, teraz zapomniałam, można wyjechać do Japonii i na rok, z tego co dobrze pamiętam, i tam gwarantują wam wszystko, kieszonkowe zakwaterowanie, uczelnie, pracę, jeszcze jakieś takie praktyki, także naprawdę tych możliwości jest wiele, no tylko gdzieś tam trzeba tych informacji poszukać i właśnie nie bać się pytać, na przykład mnie, a jak ja nie będę wiedzieć, to się dla was dowiem. Jasne, rozumiem. No to dzięki bardzo. I jako, że już mam okazję coś powiedzieć, to chcę też powiedzieć, że bardzo dziękuję za webinar, bo sporo się naprawdę dowiedziałem, także no szczerze, dobrą robotę zrobiliście. Nie skłamię, jak to powiem. No i cóż, tak naprawdę to jestem teraz jeszcze bardziej zachęcony i jeszcze bardziej mi przykro, że jest korona. No ale mam szczerą nadzieję, że tak jak już któryś przedmówca tu wspomniał, szybko się to zakończy i kto wie, może się kiedyś ktoś z nas z kimś spotka w pociągu i się okaże, że nawet byliśmy na tej samej prelekcji. Świat jest mały. Naprawdę jest mały. To prawda. No ale to tak z grubsza na tyle. Mogę przy okazji pożyczyć wszystkim miłego wieczorku. Fajnie, to ja jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedziałeś a propos tego, że jest pandemia i gdzieś tam może się wydawać, że te wyjazdy nie są możliwe, ale to nie jest prawda. Jakby wyjazdy cały czas są możliwe, jakby program nie jest zawieszony. I to jest akurat takie moje zdanie prywatne na ten temat, że myślę, że mimo wszystko warto wyjechać na tego Erasmusa, nawet jeżeli te zajęcia miałyby być online. Najbliższa rekrutacja akurat na UAM-ie będzie się odbywać na przełomie, jak dobrze pamiętam, stycznia i lutego, czyli na semestr, na rok już akademicki kolejny. Ja zamierzam się rekrutować. Nawet jeżeli będzie to, jakby moje ewentualne studia za granicą miałyby być online, myślę, że warto pojechać, no bo jednak jesteście w innym kraju i wiadomo, jakieś życie się tak czy inaczej toczy, macie, myślę, pogląd na to, jak to wygląda w Polsce, myślę, że też tak nie jest, że po prostu siedzicie cały czas w domu i tylko przed tym komputerem gdzieś tam się jednak spotykacie. Wiadomo, z rozsądkiem wszystko, aczkolwiek myślę, że tak czy inaczej jest to super przygoda, bo no wiecie, że można studiować wiele lat, ale generalnie gdzieś te granty później mogą przepaść i no myślę, że warto tak czy inaczej wziąć udział w takiej wymianie. No, to tak na zakończenie. Czy jeszcze chciałby ktoś coś powiedzieć? Ja dziękuję w ogóle za miłe słowa, że fajnie wyszła ta prezentacja i fajnie, że się czegoś dowiedzieliście, bo o to chodziło. Jeśli nie, to możecie się śmiało rozłączać i ja wam w takim razie dziękuję. Ja też dzięki. Trzymajcie się, na razie. To cześć, na razie. Dzięki, cześć wszystkim.